Po 123 latach Polska odzyskała dostęp do morza. Na 140-kilometrowym wybrzeżu mieliśmy mały port w Pucku i Helu, dlatego musiał powstać obiekt z prawdziwego zdarzenia. Miejsce do budowy wybrał główny projektant i budowniczy, Tadeusz Wanda. Wielkie znaczenie miał tu osobiste zaangażowanie Eugeniusza Kwiatkowskiego, ministra przemysłu i handlu, który przeforsował dodatkowe ustawy sejmowe zapewniając finansowanie dla budowy Gdyni. 10 maja 1922 roku przeniesiono warsztaty marynarki wojennej z Modlina do Pucka, a następnie do Gdyni. Zostały one przekształcone w nowoczesną stocznię realizującą nie tylko wojskowe zamówienia. Oto przykłady wybudowanych statków.